Dzień dobry, dzień dobry. Dziś 11 listopada 2021 roku. Piękna pogoda trafiła się na ten szczególny dzień. Postanowiłem uczcić go na swój sposób i przejechać się trochę po lesie. Budowanie bazy tlenowej, jakieś tam 2-3 interwały. Wszystko misz-masz, ale chodzi o to, żeby nie siedzieć w domu, poruszać się trochę i potrenować, bo jest do czego. Rozpoczął się już czas zapisów na przyszły sezon startowy, sezon oczywiście ultramaratonów. No i udało mi się zapisać mnie i Krzysiowi na Wisełkę 500. Chcieliśmy Wisłę 1200, ale trzeba mierzyć siły i na zamiary. A druga sprawa, że już i tak zabrakło miejsc. Ale na Wisełkę się załapaliśmy. Start już jest potwierdzony, także aby tylko zdrowie dopisało i inne okoliczności. I na początku lipca, bodajże chyba 6, jest start. Tak się jeszcze złożyło, że start jest bardzo blisko naszego domu, bo pod mostem Gdańskim. Także parę kilometrów. Nie ma problemu z dojazdem na miejsce startu, nie ma problemu z zakwaterowaniem i tak dalej. Także ruszamy prawie spod domu i miejmy nadzieję, uda się szczęśliwie ten ultramaraton skończyć. Myślimy też jeszcze o jakichś startach, chyba już oddzielnie z powodu różnych okoliczności, między innymi pracy, wolnego czasu, spraw rodzinnych. Także prawdopodobnie będę próbował jeszcze wystartować w jednym ultramaratonie gdzieś około 600 km, liczę taki. Taki bym sobie wybrał. Jest tych ultramaratonów trochę, jest w czym wybierać. Także po prostu trzeba będzie tylko zgrać czas, możliwości i może uda się jeszcze raz wystartować. Może razem, zobaczymy, jak nie, no to oddzielnie. Chodzi mi oczywiście o Krzysia. Jeśli byśmy oddzielnie ruszyli, no to też byłby to byłoby to jakieś wyzwanie logistyczne. Zupełnie inna przygoda, bo trzeba liczyć wtedy tylko na siebie. Tutaj miałem zawsze dużą pomoc, jeśli chodzi o nawigację postaci Krzysia. Teraz będzie trzeba liczyć na siebie, korzystać z urządzeń i jakąś tą trasę pokonać, ale to plany. Przede wszystkim przygotowujemy się teraz do Wisełki. Zostało dużo czasu, ale wiadomo, że jeśli tam cel gdzieś jest w oddali, nie można zasypiać gruszek w popiele i trzeba cały czas tą formę trzymać, a pogoda sprzyja do aktywności na dworze, w terenie, więc trzeba z tego korzystać. Także ja ruszam dalej, trochę mi się tętno już ustabilizowało, ale gonię, żeby dzisiaj zrobić jakieś 50, może 80 km, zobaczymy, jak czas pozwoli. Pozdrawiam i do zobaczenia. A byłbym i zapomniał, jakieś zmiany nastąpiły w konfiguracji roweru, a mianowicie wymieniłem mostek, nie wiem, czy będzie go widać, mostek na krótszy i o większym wzniosie, także bardziej komfortowa geometria się stworzyła na rowerze. No i dodałem lemontkę. Na lemontce pierwsze jazdy bardzo wygodnie się jedzie. Kiedyś nie byłem do tego przekonany, bałem się, że jest to niestabilne, można złapać glebę, ale nie, może nie po takim terenie jak tutaj, ale na prostych odcinkach, takich nietechnicznych, można pojechać sobie w wygodnej pozycji, żeby trochę nadgarstki odpoczęły i ręce. Także będę testował, sprawdzał, ustalał odpowiednie położenie i ustawienie tej lemontki, bo ma ona sporo możliwości ustawienia i w razie czego dam znać, czy warto. A na pewno ci, którzy jeżdżą lemontką, pojedziemy tędy, wiedzą, że warto. Warto szczególnie na długich trasach taką nakładkę czasową stosować. Także gnam dalej.
myślałem, że pobłądziłem, ale słyszę pociąg, więc jestem gdzieś w pobliżu torów, także nie ma problemu. Powinienem się gdzieś odnaleźć. No nic, jadę dalej. Ale dzisiaj cieplutko, naprawdę fantastyczna pogoda. Jak nie w listopadzie.